Mile dzieci, sestra, bracia, jaki pekny by był nasz chrześcijański żywot, gdybyśmy się zaladzili na tych to ewaniliowych greków. Nie predstierajmy, żeśmy grekmi, ale bódźmy nimi skutecznie. Oni się nielen przyszli poklonić Bogu, Mali też welmi konkretną, pokorną prośbę a powiedzieli Filipowi, Panie, chcemy widzieć Jezusa. Lebo do swety nie przychodzimy nie tylko preto, abyśmy się poklonili Bogu, ale i preto, że chcemy widzieć Jezusa. Ci Grecy, siostra, bracia, którzy wyjadrowali swoją prośbę, jeszcze nic nie wiedzieli o tym, że Jezusa będzie można widzieć pod światosnymi znakami. Ale prośbą mali jasnu, velmi presną. Chcemy widzieć Jezusa. A kiedy coś w żywo człowieka musi skutecznie chcieć, tak na Widzieć Jezusa, chcieć z Nim być, chcieć Go poczuwać. Taką bo musimy nosić w swoim sercu, a nasza prośba musi wychodzić z jego główki. A znowu nie przestierajmy Grekom. Chcemy nimi być. Przychadzajmy sem wżdy z tą wrócną, gorącą prośbą w sercu. Chcemy widzieć Jezusa. Widzimy, siostra, bracia, że Grecy z dzieszczego Ewangelia przyszli grzydom się trochu nieści, trochu się bali. Mali wiąs smelości k Filipowi, lebo pochodzał z Galilejskiej Betsajdy, która obywa trochu taka zmieszanina obywatelów. Filip zawołał Andrea, który też pochodzał z Galilejskiej Betsajdy, a szli k Jezyszowi. A Jezus, o odpowiada na prośbę Greków. Wyświetluje jakim sposobem go będzie można widzieć. A preto, że jest to czas już bardzo bliski jego umuczeniu, poukazuje na to, co sama stać. Jak przeniczne zerno nie padnie do zemy, a nie odumrze zostanie samo. Ale jak odumrze przyniesie bohatu urodu. To znamena Jezus owory, wasza prośba zaspalnić, Uwidzicie ma, a uwidzi ma każdy człowiek, kiedy się napełni godzina, prektoru którą są jak się uskuteczni moja obeta na kryży, którą przed tym zazdrosznym sposobem uzatworem zatworu do dodają Eucharystie. Kiedy to wszystko spełni, od wtedy każdy człowiek na ziemi będzie moc widzieć mnie, Bożego Syna, Spachyciela. Samozrejme, jak będzie chcieć, Jezus nam też przypomniał, gdzie a go można widzieć. Ale już w tej Jego dokończonej podobie. Kto wie, czy wtedy mali on taki isty zaujem, jak wtedy, kiedy przed rokmi przyszli osobnie za Jerzyszą do Jeruzalema. Nevieme, ako sa potom správali títo Greci. No čo vieme je to, že práve to, čo bolo pre Ježiša na jeho diele, to najpodstatnejšie, teda jeho kryš a zvrtvihnanie, pre mnohých sa stalo kameňom úrazu a tou najväčšou prekážkou k tomu, aby ho prijali. Veď si len všimnime, ako to neskôr popisuje apoštol Pavol, Żydzi zna, żądają znamienia, a Grecy ladają mądrość. My wszak lasujemy ukryżowanego Krysta, preżydów pochorszenie, prepochaną blaznostwo, ale prepowolanych, tak Żydów, jako Greków, Krysta, Bożą moc, a Bożą mądrość. Czym więcej człowiek daruje, tym se w nią pełniejsze zjawuje prytomność Oca. Tak to za każdy człowiek, nie lenierzysz, stawa jedynieczną swetynią, z której wyżaruje Boża łaska, a zjawuje się celemu ludztwu. Ostatni rok, a ta dobrowolnicka służba, którejśmy swetkami podczas pandemii COVID-19, są togo jasnym dłokazom. A tu to temu wodnie ilustruje i tato bajka od Brunona Ferrera, wżdy przyjdzie dalszy dzień z takiej jego kniżki. Bajka, których możecie najść w posledną czyśle katolickich nowin. Jednego słonecznego dnia, końcem jula, włoszel między klasy wielki, czerwony stroj, a wyzbierał z ręka swoją rozwialeną papulą. Do widzenia, z Bohom! Wela szczęścia ozywa sa ze wszystkich stran. zęka sa ocytli o wielkich recjach, potem w obroskich sypkach, gdzie bola iba tma, bez wetra, bez speł, czwarczką, a bez sąka. Co będzie teraz? Stara mysz z okuliarmi, która od niepamięci żyła między dwoma tramami sypki, zaczęła wyświetlować. Wy, Zenka, powoliła, macie drugie, najdôleżejsze posłanie. Niektóre z was zaseją. Inne pomelu. Zenka się zachweli. Ale stanie się z was muka, a chutny chleb i kolacz potrasła nosom i fuzami mysz. A potem pokraczowała. Ludzie pryniesą chleb na stół, pożegnają go a rozdzielia Je to pre nich veľmi dôležité. Chleb prináša radosť a život. Chleb si veľmi vážia a sú zaň vďační. Vďaka vám, malé zrnka. Zrna zatajovali dych pri počúvaní slov starej myši. Teraz im to bolo jasné, ale boli hrdé na svoje poslanie. Len jedno obilné zrnko sklezlo podostatne a schowalo sa do szterbiny w podlaje sypki. Nie chceli, nie chcelo, aby go zachwiali. Nie chcelo zomrzeć, ani być obetowane. Chcelo sa zachranić. Nie zależało mu na tom, aby sa chlebem, chlebom, aby go pożegnali, a rozdzielili. Nie darowało żywot, ani radość. Jednego dnia wszak przyszedł rolnik, a spolu z prachom, Wymie to z a aj obylne zernko. Jak przeniczne zerno padnie do zemy, a nie odumrę, zostanie i ba samo. Ale jak odumrze prynasza boła tu urodu. Ta to nauka Jerzyszowej młodości. Sestra bracia jest tak welmi aktualna. <kuh, kuh, kuh, kuh. A preto. O krok dalej nam Pan Jezus mówi: kto miłuje swój żywot, straci go, a kto nienawidzi swój żywot na tomto świecie, zachowa swój preweczny żywot. A to preto, że ta mądrość i do wieczności. Niebo a wieczność. To są tak skwele skuteczności, że nie jest swój sposób na ich zyskanie, jak cestą nie będziemy prynaszać obety. Wie to dokonale ojciec czy matka, które z radością pozerają na i swojego dziecka. Pamiętaj, kolko je za tym uspechom ich nieprespanych nocy, rozhovoru, ciężkiego wyświetlowania, odpuszczania, a dawania nowych szans. Wie to lekar, kiedy zacieszy z wyleczenia pacjenta, a pamięta, jako on je to wykupione. Widzą do manżelia, sławiacy złote jubileum manżelstwa, a pamiętają nie len na radosne i słoneczne dni spolocznego putowania, ale i na te, które boli ciężkie, pochmurne, dażliwe. Pamiętają nie len na spoloczne uspechy, ale i trpkość porażki, a námahu wspólnego obnowowania toho, co było zniczene. Święci, to są ludzie którzy wygrali wieczność, lebo wiedzieli dziennie sa rozwodować pre dobro, które morzu posilnić, Dziennie wiedzieli zomierać w łodzowkach pre to, co by im mogło wziąć wieczność. Mali tużby spojene z tym to żywotom, ale wiedzieli pre nie zomierać w łodzowkach, jakby im mali zatwory cestu do nieba, Manżel, który w sobie usmarcił tużbu pożenie, która by bola spojena z zradą manżelki, Dziecia, które usmarciło w owo zaniechalo w sobie tużbu po seba realizacji naukor starych a chorych rodziców. Kolko raz musimy w sobie czosi odsudzić na śmierć, odmietnąć, lebo czycimy, że wolba tego nas odluczy od Boga. Można właśnie dziś przyczyną przyczyną opuścieni Boga tak modernych aktów apostazji jest ta niewera w Boga. Jak niewierzymy w Boga, jak zawerniemy tego Boga, który się dał ukryżować a zomrzeć, aby nas spasił, jak tego Boga zawerniemy tak jest pryjać, przyjąć jakiekolwiek przykazanie Akúkoľvek námahu, akýkoľvek pozemský kryž, bez ktorého nie je svoj život, a nezabiješ, i nezosmilníš, i nebudeš hovoriť falošne, i nepokradneš. Lebo vernosť každému z týchto prikázaní je akýmsi zomieraním pre seba. A to stojí, a to niekedy veľa boli, ale to je zomieranie pre seba. abyśmy mieli wieczny żywot. Weru, weru, wam, powiedzał Jezus, jak pszeniczne zerno nie padnie do ziemi, a nie odumrze, ostanie samo, celi jego żywot od poczęcia, ale najmę czas jego umuczenia, a smerci, a zmartwychwstania, boli tą mimoriadną godziną w dziejinach ludztwa, tu, a teraz preżytą. Wszedkie swoje powzbudzujące myślenki o godzinach uterpienia, wysłowił Jezus przed skupiną Greką, których jeszcze przed Jego przychodem wzdzielawał, a uczył wielki filozof Sokrates, zabity po tym, po swoim własnym narodom, preto że temu narodu mówił wielki Sokrates, żywot, który nie skumamy, nie jest godem życia. Sestra, bracia, aby sa zarna dobra nie stracili, a z prachom, jako w tej sypkę, nie nieboli wymetane do wetra, musimy się zobudzić, musimy rozhodnąć, Musimy poczuć ten dzwon wystraj, który poczujemy z naszego kostola każdy dzień, a i w niedzielu, wtedy, kiedy tu zasłużyli omsze z uczascioweryjacy. Poczujmy ten dzwon, kiedy nie możemy na cestu do kostola, bo nam nie jest dowolne. Wspomnijmy się z polu spolu z Andrejo Eliaszowo. z časopisu Život a Viera. Spomeňme to, čo ona pripomenula. A pripomenula nám slova majstra Rufusa. Budievajú ma zo sná zvony, písal Milan Rufus. Prisníje sa mi krajina, celá sa chveje, Jak biała loć, kalże po niej z welny na welnu swetlo. To władane. otwory oczy, widzim tolko tmy, że sami do nich salzy Hernu. Są jeszcze takie dzwony, które by nas wiedzieli prebudzić z naszego już prylisz głębokiego matożnego spanku prchawej wieczności? A przytom na obrad trwającej wieczności, by to chcęło len trochę zmekczyć. Wierą w człowieczeństwo, albo człowieczeństwem wiery. Możemy się wybrać, len robmy już nieco. Je najwyższy czas naozaisy się pozdziewa, Bo ale bo akokolwiek si ludztwo nazywa to, czego przewyżsuje, niech mu udzieli osłabującą miłość. Nadeszła godzina, aby bol syn człowieka osławeny, chowry jeżysz grekom. A tak sami dzielu na język po tychto słowach barda słowenskiej poezji pokraczuje Andrea Eliaszowa a w pozorowaniu dziania okolo nas, a i dalsze otaski. Ako skończy to obdobie pandemie? Aki ludzia zawracia do znowu otworenych chramów? Co do żywota cyrkwi pryniesiem, wniesiem, ja sam, ty, wy? A wyużywamy dobre to czas nie len na zachranu, Tiel, ale aj pre záchranu duši? Neurobila nás pandémia viac upätými na pozemské veci? Nepotlačila v nás otázky duchovné? A čo z tou apatiou? Co s tou nemocou, ktorú cítime v sebe a okolo seba? Posiliła naše domáce vzťahy, naša snaha konať dobro alebo naopak? Wzdzialiła nas jednego od drugiego. Odpowiedź na te te otaski, wszak nie da już statystyki. Odpowiedzią na nie, na nie budzimy, to też my sami, a nasz żywot, a i potem, kiedy się to czasy, dufajmy, treć duszy uplynu. Żyjcie jako dzieci światła, Owoce światła. Je w każdej dobrocie, sprawodliwości, a prawdzie skumajcie, co zapaczy, panowi, a nie majcie uczas na jalowych skutkach tmy, raczej ich odwalujcie. Możemy sobie wybrać. Robmy już nieco, a to będzie nieco stać, ale bo prawe preto, że to nieco stoi, możemy się wybrać, len robmy już nieco, je najwyższy czas.